czym kojarzy Ci się słowo promieniotwórczość? Promieniotwórczość? Skażenie, energia, bomba. Czarnobyl, Hiroshima, bomba atomowa. Z Czarnobylem. No i ze skażeniem gleby, wody, żywności, chorobą propromienną. Promieniotwórczość kojarzy się ludziom raczej negatywnie. Mało jednak osób wie, że promieniowanie towarzyszy nam na co dzień, nawet w naszych mieszkaniach. Zaraz się o tym przekonamy. Do badania promieniotwórczości przede wszystkim potrzebujemy jakiegoś przyrządu, który jest w stanie ją wykryć. Najłatwiej do tego celu użyć najpopularniejszego detektora promieniowania jonizującego, jakim jest licznik Geigera-Millera, który wygląda na przykład tak. Przekonajmy się teraz, jak on działa. No to włączamy i po chwili obserwujemy, że nasz detektor zaczyna działać. Klasyczny detektor typu Geigera wyposażony jest w mały głośnik, który zaczyna stukać w momencie, kiedy przyrząd rejestruje jakiś kwant promieniowania jonizującego. Na wyświetlaczu możemy natomiast odczytać, ile tych kwantów jest. No, widzimy, że teraz nasz detektor wskazuje, że w każdej sekundzie rejestruje około 1-2 kwanty promieniowania jonizującego. Mogą być to cząstki alfa, elektrony albo kwanty promieniowania gamma. Co to jest dokładnie, tego nie wiemy. Detektor Geigera ich nie rozróżnia. Sercem licznika jest tak zwana tuba Geigera, czyli podłużna metalowa rurka wypełniona odpowiednio dobraną mieszanką gazów. Gdy do takiej rurki wpadnie cząstka promieniowania, spowoduje ona jonizację gazu i powstanie impulsu napięcia. Impulsy te następnie są zliczane przez układ elektroniczny. Standardowy detektor Geigera umożliwia również pomiar poziomu promieniowania w innych jednostkach. W mikrosiwertach na godzinę. Siwert to jednostka dawki pochłanianego przez nas promieniowania. Widzimy, że licznik wskazuje nam teraz, iż w ciągu każdej godziny pochłaniamy dawkę równą około 1/10 mikrosiwerta. Ale chwila, nie mamy tu żadnego źródła promieniowania, a nasz licznik cały czas coś wskazuje. Czyżby to oznaczało, że nasze mieszkanie jest skażone? Spokojnie, nic z tych rzeczy. Promieniowanie, które rejestruje licznik, to tak zwane promieniowanie tła, które dociera do nas m.in. z kosmosu. W każdej sekundzie tysiące cząstek, protonów, elektronów i kwantów gamma docierają do powierzchni Ziemi i uderzają w nasze ciała. Promieniowanie dociera do nas również z podłoża, ze skał, jak również z otaczających nas ścian budynków. I właśnie te cząstki rejestruje nasz licznik. Dla Polski poziom tego naturalnego promieniowania tła wynosi od 2-3 mikrosiwerta na godzinę, ale w innych regionach świata może być większy. Mieszkańcy Finlandii dostają co godzinę już około 0,9 mikrosiwerta, a Brazylijczycy z miejscowości Guarapari aż 20 mikrosiwertów. Rekordzistą jest irańska miejscowość Ramsar, gdzie poziom naturalnego promieniowania tła osiąga aż 100 mikrosiwertów na godzinę. I tu pojawia się pytanie, czy to promieniowanie jest groźne. Bez obaw. Nasze organizmy całkiem nieźle sobie z nim radzą i dobrze są do niego przystosowane. Ale to nie wszystko. Promieniowanie dociera do nas również z innych źródeł. Weźmy na przykład saletrę potasową. Niegdyś nasze babcie używały jej do konserwowania mięsa. Przykładamy nasz licznik Geigera i obserwujemy, że wskazuje on podwyższony poziom promieniowania. Teraz jest to około 0,6-0,5 mikrosiwerta na godzinę. Dlaczego? Ano dlatego, że saletra zawiera potas, który z kolei posiada dużą domieszkę radioaktywnego izotopu K40. Inny przykład. Bardzo ładna zielona szklanka. Jej charakterystyczny kolor zawdzięcza ona domieszkom atomów metalu, który się znajduje w szkle. Tym metalem jest uran. Zobaczmy, co tym razem wskaże nasz licznik. Przykładamy szklankę i okazuje się, że jest ona wyraźnie promieniotwórcza. Dawniej szkło uranowe było wykorzystywane do produkcji zastawy stołowej i przedmiotów codziennego użytku. W połowie XX wieku jego popularność znacznie spadła ze względu na obawy przed promieniowaniem. Obawy te jednak były zupełnie nieuzasadnione, ponieważ niewielka aktywność promieniotwórcza takich przedmiotów nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia. I jeszcze jeden przykład. Jest to leciwa tarcza zegarka kupiona na jakimś targu staroci. Ona również promieniuje. Tym razem poziom promieniowania wynosi ponad 7 mikrosiwertów na godzinę. Jest to zasługa radu, który niegdyś był składnikiem farb służących do malowania cyfr na tarczy. Wokół nas możemy znaleźć również inne, słabe źródła promieniowania. Co więcej, my sami promieniujemy, bo pewna ilość pierwiastków promieniotwórczych, takich jak potas, cez lub jod, zawarta jest w naszym ciele.
Promieniowanie jest zatem naturalną, nieodłączną częścią naszego życia i nawet gdybyśmy chcieli, tego nie unikniemy. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem oswoić się z nim i przyzwyczaić do jego istnienia.